Dobrej energii podczas oglądania życzy sponsor programu Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, partner strategiczny koszykówki w Polsce. Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest pani Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, panie redaktorze. PESA wzoruje się na brytyjskiej National Sales Awards. To jest organizacja, która wyróżnia najlepszych w sprzedaży i obsłudze klienta w Wielkiej Brytanii. Dlaczego państwo wykorzystujecie brytyjskie wzorce? Czy to jest wzorzec najlepszy, uniwersalny? Była pani jednym z sędziów brytyjskiej edycji. Czym ta edycja różni się od edycji polskiej? Tak, więc jeżeli chodzi o Polish National Sales Awards, rzeczywiście naszym wzorcem są wzorce brytyjskie. I nie tylko National Sales Awards, ale również BESMA, czyli British Excellence in Marketing and Sales Awards. Jak również standardy, czy naszą wykładnią, jeżeli chodzi o rozpoczęcie pracy nad naszą metodologią w Polsce, były standardy stworzone na zamówienie rządu brytyjskiego przez doktora Furali, który jest członkiem zarządu Polish National Sales Awards i który również pomagał mi zakładać tą organizację tu w Polsce. Więc odpowiadając na pytanie, skąd w ogóle wzorzec brytyjski, na to jest kilka właściwie odpowiedzi. To znaczy, przede wszystkim to jest jeden z najlepszych wzorców na świecie, jeżeli chodzi o best practice, jeżeli chodzi w ogóle o podejście do sprzedaży i pokazywania najlepszych praktyk w tym zawodzie. I to również dotyczy właściwie naszych, czy mojego związku z Wielką Brytanią i kontaktów, które tam miałam i mam, co również bardzo pomogło. I w momencie, kiedy otrzymałam propozycję zostania sędzią w National Sales Awards, pomyślałam, że jest to po pierwsze wyróżnienie, to jest jedna rzecz. I kolejny element to jest tak naprawdę pewna szansa. Ja jestem marketingowcem zawodu, więc pomyślałam również, że to będzie kolejny taki obszar, któremu mogę się przyjrzeć i również może coś więcej stworzyć. Jako sędzia brytyjskiej edycji, pani dobrze pozna też ten rynek brytyjski. Tak. Czym ten rynek brytyjski różni się od rynku polskiego? Czy różnice są rzeczywiście duże, a może one się zmieniają w czasie? One się zmieniają w czasie, natomiast ucząc się, czy przyglądając się, w jaki sposób funkcjonuje rynek brytyjski w kontekście sprzedaży, te różnice były widoczne. Właściwie na pierwszy rzut oka różnice duże, które biorą się tak naprawdę z uwarunkowań historycznych. Nie chcę wchodzić w te obszary, ale po prostu rynek brytyjski jest rynkiem bardzo dojrzałym. Jest rynkiem, gdzie biznes, sprzedaż odgrywają olbrzymią rolę, odgrywały historycznie olbrzymią rolę. Osoby, które pracują w tych zawodach, w tym zawodzie, są osobami z określoną pozycją, również pozycją społeczną. Natomiast w Polsce wiemy bardzo dobrze, że tak naprawdę sama sprzedaż, ludzie zaczęli robić kariery w sprzedaży, zaczęły powstawać działy sprzedaży dopiero w momencie, kiedy została uwolniona gospodarka, czyli tak naprawdę od początku lat 90. To tak naprawdę był rozwój tego sektora i właściwie tej całej społeczności. To są, no, oczywiście to są różne gospodarki, gospodarka brytyjska, tak. Jest zupełnie inna tradycja, inne style zarządzania, bardzo duża, zupełnie inna podejście, no tam są reguły, które pewne tak, zasady, które zasady są stałe. Dla mnie to było niesłychane doświadczenie, dlatego że kolegami, z którymi ja sędziowałam, to były osoby typu szefowie sprzedaży bardzo dużych korporacji, czy największych korporacji na świecie, więc dla mnie to było po pierwsze olbrzymie wyróżnienie, a z drugiej strony mogłam się bardzo dużo nauczyć. Także to tyle. Natomiast rzeczywiście zaczęłam zdawać sobie sprawę doskonale, że w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze.
No właśnie, PENSA działa już od 10 lat. Właśnie obchodzimy teraz 10. rocznicę funkcjonowania PENS. I patrząc tak z perspektywy 10 lat, co w ciągu tych 10 lat się zmieniło? Jakie pani widzi procesy dochodzące na tym rynku sprzedażowym? Bardzo dużo, dlatego że tak naprawdę w momencie, kiedy my zaczęliśmy pracować nad metodologią PENSY i właściwie badaliśmy sektor sprzedaży 10-12 lat temu, bo ten proces badawczy, zanim powstała PENSA, trwał jednak około 1,5 roku do 2 lat. Zorientowaliśmy się, że są olbrzymie potrzeby, jeżeli chodzi o cywilizowanie tego zawodu i również pokazanie firmom, jak istotne są działy sprzedaży, sposób zarządzania, sposób funkcjonowania. I staraliśmy się dostarczyć z naszego punktu widzenia produkt, który również pomoże tym organizacjom. Więc tak jak 10-11 lat temu mówiliśmy o tym, jak istotne jest osiąganie wyników, jak istotne jest uczciwe podejście do samego procesu, również w kontekście nie tylko klientów, ale samych zespołów i pracy wewnątrz zespołów, to ta właściwie taki feedback na początku był bardzo różny. Natomiast w chwili obecnej widzimy duży postęp. To znaczy, zmienia się czy to znaczy, że zmienia się podejście w ogóle do zawodu sprzedawcy, tak, do tej branży, tak? Zmienia się i podejście do zawodu sprzedawcy, ale również zmienia się podejście do samego procesu sprzedażowego. Bardzo często konsumenci oczekują, że osoba, która sprzedaje czy odpowiada za sprzedaż, w pewnym stopniu jest ich doradcą, jest osobą uczciwą, uczciwie bada ich potrzeby, definiuje, co powinni tak naprawdę, co jest im w danym momencie potrzebne, i doradza. Ale w dalszym ciągu ta osoba jest sprzedawcą. No właśnie, no, ten obraz jest rzeczywiście pozytywny. On się, ten wizerunek sprzedawcy zmienia się w czasie, jest inny niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu. Ale ja przypomnę takie badania, które zresztą sama PENSA zrobiła w 2014 roku, i sprzedawcy odpowiadali na kilka pytań, takich dosyć istotnych z punktu widzenia tej branży, i było takie pytanie dotyczące zalet oferowanych produktów lub usług. 84% sprzedawców zgadza się z opinią, iż bardzo często sprzedawcy wskazują jedynie na zalety oferowanych produktów lub usług. 68% zgadza się ze stwierdzeniem, często zdarza się, że sprzedawcy wykorzystują niewiedzę klientów w celu ułatwienia sobie sprzedaży produktu lub usługi. No, nie są to dobre zachowania. Nie są to dobre zachowania. To nie tak dawno, 2014 rok. To było 4 lata temu. My w tej chwili jesteśmy przed podjęciem decyzji ponowienia tych badań. I nie ukrywam, że naszym zaskoczeniem rzeczywiście było... były te wyniki. Natomiast myślę, że wynika to z tego, że sprzedawcy pracujący w działach sprzedaży, funkcjonujący w określonych społecznościach u siebie w firmach, mają cele sprzedażowe, które muszą osiągać. I bardzo często te cele sprzedażowe są osiągane tak naprawdę nie do końca wykorzystując takie praktyki jak właśnie badanie potrzeb, jeżeli chodzi o klienta, bardzo dokładne analizy, zdają sobie sprawę z tego, że jednak ten cel sprzedażowy muszą osiągnąć. Aczkolwiek rola Polish National Sales Awards jest również w tym momencie jest bardzo istotna, z uwagi na to, że my tłumaczymy w naszej metodologii, mówimy o tym, żeby jednak patrzeć na to, w jaki sposób sprzedawca sprzedaje czy dosprzedaje, jak dba o klienta. No właśnie, bo to podejście jednak, znaczy podejście, w którym mówi się, przedstawia się tylko zalety produktu, jest tak naprawdę, oznacza, że sprzedawca nie dopasowuje produktu do potrzeb klienta. Tak, to nie są zachowania nie tylko nieetyczne, ale też nieprofesjonalne. Ja raczej powiedziałabym, że nieprofesjonalne. To znaczy, ten sprzedawca nie wykonał właściwie swojej pracy. Jego obowiązkiem jest tak naprawdę sprawdzenie, jest spotkanie z klientem, rozmowa z klientem i tak naprawdę doradzenie, co w danym momencie klient potrzebuje najbardziej. Ja może tutaj przytoczę taki przykład z mojego doświadczenia, kiedy byłam w jakimś sklepie, gdzie szukałam
w sklepie sieciowym, szukałam jakiejś sukienki czy bluzki, która była mi bardzo potrzebna, i przyszła menedżerka i oprowadziła mnie bardzo dokładnie przez cały sklep, przez właściwie wybierając, dobierając, i tak naprawdę oszczędziła mi bardzo dużą ilość czasu, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony powiedziała, co raczej powinnam kupić, a czego raczej nie powinnam kupować. Więc to są też tego typu elementy, czyli aspekty, troska o klienta. To jest właściwie nie tylko i wyłącznie patrzenie i myślenie kategoriami wyniku ostatecznego. Właśnie, tych przykładów pozytywnych jest coraz więcej, bo to rzeczywiście widać, jak bardzo ten rynek się zmienił, jak zmieniło się podejście sprzedawców do klientów, ale jednocześnie klientów do sprzedawców. Tak. Chyba z tych badań, które państwo przeprowadziliście, wynika taki trochę dziwny obraz. Czasami się wydaje, że klienci mają lepsze wyobrażenia o sprzedawcach niż sprzedawcy o sobie. Tak, więc to jest pewna dysfunkcja. Natomiast w momencie, kiedy my zapoznaliśmy się z tymi badaniami, to rzeczywiście klienci postrzegają swoich sprzedawców, czy w ogóle handlowców, lepiej aniżeli oni sami. Czyli tak naprawdę pewnie nie mają świadomości zachodzenia pewnych procesów. Natomiast sprzedawcy zdają sobie sprawę z tego, że mają bardzo dużą ilość pracy do wykonania i pracują. I my jesteśmy, patrząc z punktu widzenia Polish National Sales Awards, samej organizacji, procesów, które również myślę, że udaje nam się z sukcesem wdrażać na rynku polskim, uważam, że sprzedawcy zaczynają odgrywać coraz większą rolę, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. Zdają sobie tak naprawdę sprawę ze swojej roli i w społeczeństwie, ale również jeżeli chodzi o samą organizację, w której pracują. De facto wiele organizacji, bez względu na to, czy to są wielkie korporacje, czy mniejsze firmy, nie byłyby w stanie funkcjonować bez działów sprzedaży. Więc to jest ten aspekt, który na pewno pomaga osobom, które decydują się na karierę w działach sprzedaży, podejmować decyzje. Ale kiedy wcześniej mówiłam o tym, że ten sektor cywilizuje się, to oznacza również, że działy sprzedaży, handlowcy, sprzedawcy, szefowie sprzedaży współpracują z takimi działami jak HR, jak Human Resources, i również działy marketingu. Szczególnie jeżeli chodzi o HR, to widzimy olbrzymią symbiozę, współpracę, jeżeli chodzi o samą współpracę. Na pewno branża się coraz bardziej profesjonalizuje. PESA poza wyróżnianiem branży sprzedawców wręcza również tak zwane nagrody specjalne. Otrzymują je osoby w zasadzie luźno związane z branżą, ale bardzo znane w świecie biznesu czy w środowiskach naukowych. Nagrodę otrzymała już pani prezes Anna Podniesińska, prezes Józef Wancer, doskonale znany w środowisku finansowym. A w tym roku otrzymał ją profesor Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie członek Rady Programowej Gazety Bankowej. Czy to są osoby wyznaczające standardy w biznesie, w którym sprzedaż jest jednak sercem? Jakie są to standardy? Tak, więc ja może najpierw odniosę się do początku pytania. Te osoby są związane z sektorem sprzedaży, nie są luźno. Są to osoby, które tworzyły tak naprawdę podwaliny pod poważne firmy w Polsce, pod biznes w Polsce, pod sprzedaż w Polsce. Prezes Anna Podniesińska zaczynała budowanie firm pod koniec lat 80., początek lat 90. Prezes Józef Wancer, kultowy menedżer w Polsce z mojego punktu widzenia, i to jest osoba, która nie tylko stworzyła fantastyczne marki, wypracowała tak naprawdę całą masę fantastycznych osób, które następnie przejęły czy przechodziły do pracy w innych bankach, w innych firmach. Pan prezes Wancer to również jest oczywiście sprzedaż, a dziekan Nowak, współpracujący z nami od pierwszej edycji, dziekan Wydziału Zarządzania, to jest również osoba, która przede wszystkim uczy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia Polish National Sales Awards, jest niezwykle istotna. To jest krwiobieg dla gospodarki. Przedsiębiorczości nie ma bez sprzedaży.
dziekan Nowak, będąc dziekanem, musi również sprzedawać swój wydział, pozyskiwać studentów, pokazywać uniwersytet i w Polsce, i za granicą. Więc to są z naszego punktu widzenia, to są absolutnie unikalne osobowości. No właśnie, te osobowości w branży sprzedażowej jednak są istotne, bo to są wzorce, tak. To są postaci, które zarazem wyznaczają kierunki. Wyznaczają kierunki, wyznaczają standardy, stają się ambasadorami, jednocześnie stają się bardzo dobrymi przykładami do naśladowania. I tak jak ja rozmawiam z osobami, które wygrywają w Polish National Sales Awards, które są coraz młodszymi osobami, dlatego że w tym roku tytuł super sprzedawcy otrzymała młoda dziewczyna, młoda kobieta, która ma około 25-26 lat. I dla tych osób te osobowości, te postacie są doskonałym wzorcem do naśladowania. Wielokrotnie również było mi to przekazywane, że że Pensa daje możliwości uczenia się również od tych najlepszych praktyków, daje możliwość kontaktu, co już jest unikalne. No właśnie, sprzedaż to jest nie tylko podręcznik, ale to są również ludzie, którzy pokazują. Oczywiście trzeba to robić. Wszystkie, cała metodologia, podręczniki, to wszystko jest bardzo ważne. Studia MBA, jeżeli chodzi o sprzedaż. Natomiast tak naprawdę za sprzedaż odpowiadają ludzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani za wizytę w naszym studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem była pani Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards. Dobrej energii podczas oglądania życzył sponsor programu Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, partner strategiczny koszykówki w Polsce.